Witam Stanley Pana Wysiekłania. Zaczynam od autobusu, czyli PKS-u. I piękny górz. Dzisiaj jest deszcz, pada. Buenas tardes. Deszcz pada i jest śliczna pogoda. To restauracja Zapote, gdzie jest piazza. Jest piazza italiana. Jest w innym miejscu, jest 250 metrów stąd. Jest smaczniejsza. No ale teraz idziemy z taką drogą. Widzicie Państwo troszeczkę deszczu. A tutaj, tak powiem, trochę i siebie pokażę, żeby było wiadomo, że to ja. Także ten, że w ten piękny dzień chciałem też powiedzieć kilka słów na temat sytuacji polskiego złotego, bo jednak jakby nie było, to jest działanie polityczne tych lewactwa, tych łachudrów lichwiarskich, które jednak zdestabilizowały złoty faktem, że on jest z mojego punktu widzenia wróci za jakiś czas do poziomu tam 3,80 parę, gdzieś koło 3,90. No ale będzie okres taki stresujący, tam może być miesiąc, może być dwa, tego nie wiem. Ale to jest idealna okazja, jeszcze raz wracam do Państwa, żeby w Polsce przeforsować szybko ustawę, tak powiem, oszczędnościową, która powoduje to, że zacznie się odbierać te wysokie emerytury ubekom, komunistom i innym łachudrom, a tego jeszcze w Polsce jest. Także może te emerytury zmniejszyć do średniej krajowej albo średniej lokalnej. Już o tym jeszcze raz wspominałem, ale macie idealną okazję. Jest to dobry czas, żeby powiedzmy w ramach tak zwanych oszczędności, że to jest polski złoty, jest, tak powiem, stracił na wartości, obsługa długu zagranicznego przez to stała się droższa. Także róbcie, to nie ma co czekać, tylko każda sytuacja jest dobrą sytuacją. A ta jest idealną sytuacją, żeby to zmienić, żeby wykorzystać to na swoją korzyść. Także róbcie to. Ja bym taką zrobił ustawę nie tylko komunistów, ale i bolszewików, tych tak zwanych z tych spółek Skarbu Państwa, gdzie na kradry się kupę zwalą i posiadają wysokie emerytury, żeby też się nimi zająć. Uważam, że to można było powiązać w jakiś sposób i to naprawdę byłyby ogromne oszczędności. Pamiętajcie, walić ludzi po rogach, w sensie finansowo, jest to najlepszy sposób, żeby ich, tak powiem, odciągnąć od kreowania rzeczywistości w Polsce, rzeczywistości gospodarczej, medialnej i innej. Nie ma krwiobiegu, czyli nie ma kasy, nie ma ludzi, nie ma biznesu, oni znikają z powierzchni. Poprzez pieniądze tak wszyscy robią. Amerykanie, Żydzi starają się udupić finansowo. Jak nie masz pieniędzy, to nie podskoczysz. Po prostu jest to idealna okazja. Proszę Was, róbcie to. Dalej Pana Was się kłania w ten deszczowy, ten deszczowy dzień, tą ulewę. Ogromną ulewę. To Atlas wiozą, czyli piwo. Piwo lokalne, tą ogromną ulewę. Pierwszy od 2 miesięcy. Pozdrawiam. Trzymajcie się.